Choć dawno ją zamknięto, pamięć o niej przetrwała. Mowa o kopalni Katowice, na której terenie obecnie swoją siedzibę ma Muzeum Śląskie. I to właśnie ono w 200. rocznicę rozpoczęcia eksploatacji górniczej w tym miejscu uczciło jubileusz wyjątkową wystawą. 200 lat kopalni Katowice, nasza kopalnia. Wystawę można zwiedzać do czerwca przyszłego roku. Magda Sincewicz. Była nieodłącznym elementem krajobrazu Katowic. Witała tych, którzy wjeżdżali do miasta i żegnała opuszczających stolicę Górnego Śląska. Wiele lat temu przestała istnieć, pozostały jednak wspomnienia i liczne pamiątki. I to właśnie chcą pokazać innym twórcy wystawy. Wystawa ma w sobie wiele tajemnic, kryje wiele niespodzianek. Można nie tylko spotkać się z kopalnią i z tym, co sobie niosła, czyli z tym, co się działo w pracy i poza pracą, ale także, co już rzadkie w Katowicach, można powąchać, jak pachniała kopalnia, spotkać się z zapachem smaru. Coraz rzadsze rzeczy wydawałoby się, prawda, dla nas, ale jakże istotne dla odbierania kopalni i przemysłu. Historii, która nie wszystkim jest znana. A przecież to właśnie to miejsce w dużej mierze stworzyło miasto, jak choćby słynną Dolinę Trzech Stawów. Pochodzę z Pomorza i ja nie pamiętam tej rzeczywistości, która była tutaj. I właśnie dlatego przyszedłem, żeby coś zrozumieć ze Śląska, z Katowic. Bo to właśnie w przestrzeni dziedzictwa kopalni Katowice znajduje się obecnie Muzeum Śląskie, dlatego muzealnicy postanowili w ten sposób oddać hołd miejscu, ludziom i samej kopalni, która miała spory wpływ na rozwój miasta. Ja kiedyś pracowałem tutaj, tak z sentymentem. To znaczy pamiętam jeszcze dużo, ale tak ja mam wspomnieć sobie, jak to teraz wygląda, co jest pokazane. No i żeby powtórzyć innym jeszcze, że takie czasy były, że kopalnia tu była. Była i wciąż jest, nie tylko w postaci eksponatów zaprezentowanych na jubileuszowej wystawie, ale przede wszystkim w pamięci mieszkańców regionu.